stop, trzeci bieg ratownika, który ma na celu też edukację pierwszej pomocy i to, żeby ludzie uczyli i chcieli się uczyć tej pierwszej pomocy, żeby się uczyli. I jako Ratujemy reprezentujemy właśnie dobrą i porządną edukację z tego zakresu. Od wielu lat szkolimy z pierwszej pomocy i chcemy, żeby to wszystko było bardziej wśród ludzi jakby popularne i też, żeby integrować służby, żeby każdy mógł się przebiec, ale głównie tutaj widzimy, że mamy funkcjonariuszy różnych służb, także cieszymy się bardzo, że ten bieg się tak w taki sposób odbył. Potrzebne są takie kampanie, takie inicjatywy, ludzi uświadamiać, edukować, więc jak najbardziej warto. Dla mnie to jest piękne, że ja jeszcze w moim wieku uczestniczę i staram się dalej aktywnie spędzać czas na łonie natury. Dwa w jednym, sport i edukacja. To są wydarzenia, które gromadzą ludzi, ludzie chcą w nich uczestniczyć, bo pieczemy, dwie pieczenie na jednym ogniu, prawda? Znaczy z jednej strony poprawiamy naszą kulturę fizyczną, a z drugiej strony właśnie dowiadujemy się bardzo praktycznych rzeczy.